Bardzo dobrze. Cześć wszystkim, jesteśmy Driada z Mińska w Białorusi. Tańczymy hip-hop. Jesteśmy wielokrotnymi mistrzami Białorusi i Europy. Wygraliśmy mistrzostwa w Czechach, na Litwie i w Estonii. Nasza trenerka zaczerpnęła słowo driada z mitologii. Driada to bogini płodności i wzrostu. Więc cały czas rośniemy w siłę i rozwijamy się. Przyjechaliśmy zaprezentować naszą twórczość i to, co potrafimy. Podpatrzeć inne zespoły, to jak się rozwija taniec w Polsce. Nie tylko w Polsce, przecież występują tu również tancerzy z innych krajów. Jesteście absolutnymi mistrzami Białorusi już kilka lat z rzędu. Jak czujecie się przed występem w World of Dance Polska? Najważniejsze jest to, że tutaj mamy tylko jedną szansę, by zrobić wrażenie na jurorach i publiczności. Bardzo cieszymy się z tego, że reprezentujemy nasz kraj w takim programie. Czujemy odpowiedzialność i zaszczyt. Jesteśmy pierwszym zespołem z Białorusi, który bierze udział w World of Dance Polska. Co to będzie? A już teraz na scenie World of Dance Polska. Driada. Bardzo podoba mi się wasze show, jest przemyślane, dopracowane, choreografia, taniec wykonane na bardzo dobrym poziomie. Ani przez chwilę się nie znudziłem, bo nawet nie miałem czasu mrugnąć. Nic dziwnego, że jesteście wielokrotnymi mistrzami w waszym kraju. Brawo. To była bardzo konkretna propozycja, która przemówiła do mnie w całości. Dziękujemy bardzo. Bardzo spójne show. Koncepcja, kostiumy i za kostiumy dodatkowy punkt ode mnie, dlatego że sama kiedyś tańczyłam w masce i wiem, że to jest podwójna trudność, dlatego bardzo dokładnie analizowałam, czy jakakolwiek zmiana w waszym ruchu nastąpiła po tym momencie, kiedy włożyliście maskę i jestem usatysfakcjonowana, dlatego że nie było żadnej różnicy. Choreografia i koncepcja bardzo wam pomogły. Bardzo fajne były różnice w kanonach, że nie cały czas się wszystko to samo dzieje. Jeśli chodzi o energię, że nie cały czas jest tylko wszystko napięte i mocne, tylko czasem jest ten loose flow i to mi się też bardzo podobało. To ode mnie tyle. Skoro jesteśmy po ocenie, przejdźmy do punktacji. Kreatywność do góry. Kreatywność oraz prezentacja. Zapisane. Gotowe? Gotowe. Potrzebujecie przynajmniej 80 punktów, żeby przejść do etapu pojedynków. Sprawdźmy wyniki. I'm crazy, but when I'm flying, you're okay.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Widzimy się na pojedynkach. Na pewno popracujemy nad techniką, nad tym, co powiedzieli jurorzy. Zrobimy wszystko, ale dzisiaj w nocy nie będziemy spać.